Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Jakub Szymański, wygrywamy w Nowym Targu 2-0 i meldujemy się w 1/16 finału Pucharu Polski. Kuba, chyba fajnie wrócić do bramki i zagrać na zero z tyłu. Tak, myślę, że ten występ bardzo mnie cieszy, ale przede wszystkim to przejście do następnej fazy. Myślę, że to jest najważniejsze, że zagraliśmy pewnie. Z tyłu tych sytuacji tak naprawdę nie było wiele i jesteśmy w 1/16. Czułeś w ogóle, miałeś taki moment, w którym pomyślałeś, że ten mecz jakoś nam się wymyka spod kontroli, czy byłeś cały czas spokojny? Nie, byłem spokojny. Myślę, że raczej kontrolowaliśmy to spotkanie. Wiadomo, że przyjeżdżając do zespołu z niższej ligi, gdzieś ten stres jest bardziej odczuwalny, bo tak naprawdę my musieliśmy to wygrać, tutaj trzeba udowodnić, ale myślę, że pokazaliśmy i nie było jakichś problemów większych, także to najważniejsze. Dla zawodnika z pola, no wiadomo, że sztuczna murawa to zawsze jest pewien rodzaj wyzwania, a dla bramkarza? Też, myślę, że też, no ale nie było jakoś dużo sytuacji, tak, żebym musiał gdzieś tam się rzucać, czy gdzieś interweniować, także nie był to jakiś dla mnie problem, chociaż wiadomo, że no, trzeba uważać, bo jednak jest twardsze to boisko i można zrobić sobie krzywdę. Pierwszy raz graliśmy w takim składzie, 9 zmian względem meczu ostatniego w Legnicy. Też jako bramkarz czułeś odpowiedzialność, żeby z tyłu trochę kolegami kierować, którzy w takim zestawieniu wcześniej nie grali? Tak, jak najbardziej. Myślę, że też na początku sezonu już parę tych meczy zagrałem, więc też czuję się pewnie jak najbardziej w drużynie. Dlatego nie mam z tym problemu i też jakby z Maćkiem tutaj myślę, że staraliśmy się to trzymać i nie było widać wcale tych zmian, że było trochę zrobionych, tylko wszyscy pewnie zagrali. Jak w szatni podchodzicie do Pucharu Polski, to był po prostu taki sobie mecz w środku tygodnia, czy jest w Was taki głód, widzisz coś takiego, żeby coś fajnego w tych rozgrywkach zrobić, bo tak mogę zdradzić, no Ciebie oczywiście wtedy nie było, ale no, tak naprawdę my przebytaliśmy tę fazę, pierwszą rundę, pierwszy raz od 2016 roku. No, myślę, że to jest super sprawa i patrzymy na to, że trzeba zajść jak najdalej, bo nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę w finale był tylko szwochu i możemy, że ta droga, wiadomo, że to jest jeszcze 5 meczy ciężkich, ale myślę, że zapatrujemy się na to, że trzeba wygrywać i dojść jak najdalej, bo to jest super dla każdego z chłopaków przeżycie. Dzisiaj też ukłony jak zwykle w stronę niebieskiej szarańczy, bo środek tygodnia nie tak wcale blisko, a jak zwykle mieliście solidne wsparcie. No tak, zastanawiałem się przed meczem, czy będą kibice i jak zawsze nie zawiedli. Nie warto się na tym zastanawiać. Dokładnie, była pełna klatka, także dziękujemy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. No tak powiedziałeś na bezdechu tak naprawdę, że 5 meczów trudnych Puchar Polski, ale rozumiem, że ty absolutnie nie robisz siebie pucharowego bramkarza, tylko broni w walce o pierwszy skład absolutnie nie składasz. No tak, ja jak najbardziej myślę, że na treningach cały czas ciężko pracuję, gdzieś daję sygnał trenerowi. Myślę, że tym meczem też dzisiaj pokazałem, że jestem cały czas przygotowany na to, żeby bronić też w lidze. Jakie będą decyzje, to zobaczymy. Dzięki, Kuba. Dzięki.